chce zostać kalifem w miejsce kalifa. To powiedzenie, które weszło do języka potocznego dzięki postaci Renę Gościnnego i głównemu bohaterowi naszego odcinka, czyli Iznogudowi. Większość z nas, jeżeli miałaby wybór, czy miałaby zostać pozytywnym bohaterem, tudzież negatywnym bohaterem, wybrałaby rolę jednak pozytywnego bohatera. Oczywiście, że pozytywni bohaterowie są bardziej kochani, doceniani, dostają więcej nagród, więcej niewiast i więcej złota do rozdysponowania. Natomiast co z tymi złymi bohaterami? Dla nich także znalazło się miejsce w sercu scenarzysty Renę Gościnnego, który dał światu postać Iznoguda, który bawi wszystkich czytelników jego komiksów od 1962 roku. Komiksy z postacią Iznoguda możemy poczytać w Polsce dzięki wydawnictwu Egmont, a dzisiejszym odcinku nieco przybliżę wam jego postać, a także spojrzymy sobie na komiks tom 5, który został w Polsce wydany pod tytułem Przygody Wielkiego Wezyra, który zbiera w sobie 4 zeszyty przygód tego niezwykłego, choć bardzo nikczemnego wezyra. Po raz pierwszy postać nikczemnego wezyra pojawiła się w książce Wagacje Mikołajka autorstwa Renę Gościnnego, kiedy to nauczyciel na szkolnych koloniach opowiadał Mikołajkowi i innym chłopakom o nikczemnym wezyrze, który próbuje zająć miejsce kalifa. Ta postać na tyle podobała się Renę Gościnnemu, że wraz z rysownikiem Jeanem Tabarem zdecydowali się wypuścić swój pierwszy komiks w magazynie Rekord właśnie o przygodach wielkiego kalifa, ponieważ na początku nasz wezyr nie był głównym bohaterem. Było to w 1962 roku i komiks nosił tytuł Przygody wielkiego kalifa Haruna Arhaida, ale jak się szybko okazało, wezyr bardzo, bardzo szybko zdetronizował kalifa i to nie dosłownie, ale jako postać komiksową i zajął jego miejsce. Tabary wraz z Gościnnym tworzyli wspólnie Przygody wielkiego wezyry aż do 1977 roku, kiedy to Gościnny zniknął z tego świata, przeniósł się do tworzenia komiksów w zupełnie innym wymiarze. Jednak Tabary nie planował zaprzestać tworzenia przygód Wielkiego Wezyra i sam rysował, rozpisał scenariusze do kolejnych komiksów. Chociaż ona z postać Iznoguda być może nie jest aż tak popularna, ale jednak we Francji jest to postać niezwykle popularna. Na tyle, żeby w 1987 roku ukazała się nawet gra pod tytułem oczywiście Iznogud od firmy Infragames. Był to klasyczny, niezbyt skomplikowany platformer, w którym to Iznogud podróżował przez miasta, łodzie, morza i pustynie tylko po to, aby na końcu próbować po raz kolejny przejąć miejsce kalifa. Tak naprawdę oczywiście fabuła w tej konkretnej grze jest niezwykle szczątkowa i tak naprawdę chodzi o to, aby się dobrze bawić skacząc Iznogudem po różnego rodzaju platformach, aby przejść do końca planszy. Kolejnym dowodem na popularność postaci Iznoguda może być choćby nawet wyprodukowana w 1995 roku seria animowana, która liczyła sobie 52 odcinki. Ale zanim zakrzykniecie z zachwytu, to dopowiem wam jedynie, że każdy odcinek to było 11 minut, więc nie było tego oglądania aż tak dużo, jakby się wydawało. Ale Iznogud doczekał się nie tylko i wyłącznie serii animowanej, ale także nawet filmu aktorskiego, o którym nie miałam bladego pojęcia, aż do momentu, kiedy nie zaczęłam przygotowywać ten materiał i okazało się wtedy, że w 2005 ukazał się film aktorski z postacią Iznoguda, który osiągnął szałową ocenę 3,8 na IMDb, jeżeli chodzi o jakość tego filmu. Miałam okazję zobaczyć fragment tej niesamowitej produkcji i przyznam wam, że miała ona pewne zadatki, aby stać się produkcją bardzo podobną do Asterixów i Obelixów, czyli do tych większych filmów, ale zabrakło tam bardzo wielu elementów, m.in. aktorstwa, pomysłu, a także mam wrażenie kostiumów, bo same panie wyglądają tam świetnie, ale Iznogud jakiś taki mało iznogudowaty jest. Jeżeli wciąż mielibyście wątpliwości, czy Iznogud to naprawdę popularna postać poza naszymi granicami, to wspomnę tylko, że w 1992 roku we Francji ogłoszono Nagrodę Iznoguda. Idąc za ciosem i jego słynnym powiedzeniem „Chcę zostać kalifem w miejsce kalifa”, ogłoszono nagrodę dla osoby, która w danym roku osiągnęła największą ilość porażek w dążeniu do swojego celu. I to jest właśnie Nagroda Iznoguda. Jednak mam wrażenie, że wciąż nie zaznaczyłam wam, kim ten Iznogud jest. Jest to niewielki wzrostem wezyr, który ma wielkie jedno marzenie. Chce zostać kalifem w miejsce kalifa. I dąży do tego całym swoim sercem wraz ze swoim towarzyszem
No i zapomniałam, jak się goście nazywa. Wow. Wraz ze swoim sługą i towarzyszem, który nieustannie pomaga mu w realizacji tego nikczemnego planu. Komiksy z Iznogoodem w Polsce wydaje wydawnictwo Egmont i tutaj akurat trzymam w rękach taką wersję zbiorową. W każdym kolejnym tomie znajdują się 4 zeszyty przygód Iznogooda i ja akurat mam tom 5 i w tym tomie znajdziecie między innymi Koszmary Iznogooda, Wspólnik Iznogooda, Urodziny Iznogooda oraz Iznogood wreszcie kalifem. Początkowa fabuła wszystkich tych komiksów wychodzi dokładnie z tego samego punktu. Z momentu, w którym wezyr chce zostać kalifem w miejsce kalifa i pojawia się jakaś okazja albo okoliczność, która może to marzenie spełnić, a nasz główny bohater oczywiście ochoczo podejmuje się do realizacji takiego planu i z reguły wpada w tarapaty. W przypadku Wspólnika Iznogooda, czyli dokładnie drugiego komiksu w tym tomie, ale dlaczego omijam ten pierwszy na razie, za chwilę wytłumaczę, Iznogood udaje się na miejscowy targ, gdzie ma okazję zobaczyć pewien niezwykły spektakl. Pojawia się tam dość przedziwna istota, persona, która twierdzi, że go zna i poszukuje go, wielkiego kalifa Iznogooda. Sęk w tym, że nasz kalif nie jest Iznogoodem, a wezyr jeszcze nie jest kalifem. Dlatego też Iznogood decyduje się go odnaleźć i dowiaduje się dzięki temu bardzo ciekawych rzeczy na temat swojej przyszłości. Kolejny zeszyt w tym tomie nosi tytuł Urodziny Iznogooda. Jak to w tytule, nasz główny bohater ma urodziny. Ale zdziwiłby się ten, kto myśli, że nasz główny bohater dostanie mnóstwo prezentów i to dokładnie takich, jakie by chciał, a zwłaszcza, że ma tylko i wyłącznie jedno marzenie i jedno życzenie, które brzmi oczywiście: chce zostać kalifem w miejsce kalifa. Z kolei ostatni zeszyt przygód wezyra w tym tomie nosi tytuł Iznogood wreszcie kalifem, ale sam punkt wyjścia podejrzewam jest nieco inny niż byśmy się spodziewali, ponieważ nasz główny bohater pewnego dnia siedzi w swoim pokoju pałacowym i wszem i wobec krzyczy i ogłasza, że już nie chce zostać kalifem w miejsce kalifa. Bardzo ciężko w to uwierzyć również Pali Bebechowi, a także samemu kalifowi, który, szczerze mówiąc, zamierza go kiedyś w przyszłości uczynić kalifem, tylko że teraz już nie, skoro on sam nie chce. Nasz główny bohater oczywiście niemal pali się do tego, aby odkręcić cały ten ambaras, bo tak naprawdę wiadomo, w głębi serduszka chce zostać kalifem w miejsce kalifa, ale wpada ostatecznie oczywiście w jeszcze większe kłopoty. I w tym miejscu na chwileczkę przeskakujemy do zeszytu pierwszego w tym tomie, czyli Koszmary Iznogooda, a ominęłam go ze względu na to, że jest to wyjątkowo niecodzienny komiks, jeżeli chodzi o przygody Iznogooda. Ze względu na to, że tak jak wspomniałam, większość z przygód zaczyna się dokładnie od tego samego momentu. Czyli od tego, że Iznogood chce zostać kalifem w miejsce kalifa. Ale w przypadku Koszmarów Iznogooda mamy tutaj po prostu jego koszmary, czyli to, jak Iznogood na przykład rządziłby krajem, gdyby miał tylko i wyłącznie okazję, albo na przykład jak rozwiązywałby różnego rodzaju problemy. I akurat cały ten jeden zeszyt składa się z takich pojedynczych, jednostronicowych komiksów, kiedy to mamy jakieś zawiązanie i puentę na końcu strony. I jest to akurat dość niecodzienna prezentacja przygód Iznogooda, dlatego zostawiłam ją po prostu na koniec. Przyznam się wam, że ocenianie dla mnie komiksów z Iznogoodem jest niesamowicie skomplikowane, ze względu na to, że jest to postać, która mnie nie jest aż tak dobrze znana jak oczywiście inne postacie Renę Gościnnego, Mikołajek czy Asterix i Obelix. Jest to postać, z którą zapoznałam się znacznie, znacznie później. Dodatkowo w trakcie czytania Iznogooda nieustannie łapałam się na tym, że nie do końca rozumiem pewne żarty. Zwłaszcza żarty i nawiązania, które odnosiły się bezpośrednio do francuskiej kultury i do jakichś znanych postaci, które mnie są znane bardzo, bardzo powierzchownie albo w ogóle. I dlatego też nie zawsze byłam w stanie wyłapać żart akurat w tym konkretnym komiksie. Co absolutnie nie oznacza, że sam Iznogood nie jest postacią świetną. Jest zły, nikczemny, nieustannie dąży do tego samego, ale to jest jednocześnie siła jak i wada tego komiksu, ponieważ tak naprawdę wciąż czytamy jedną i tą samą przygodę. Można by zarzucić podobne zabiegi innym komiksom René Gościnnego, a także wielu innych bohaterów, ale mnie akurat Iznogood aż tak mocno nie porwał jak inne postaci René Gościnnego, ale zaznaczam, że jest to osobista moja opinia, natomiast wasza oczywiście może być inna. Być może zdecydowanie bardziej kochacie Iznogooda niż na przykład Asterixa i Obelixa, gdzie u mnie jest zupełnie odwrotnie. Sam sposób rysowania jest oczywiście świetny, bardzo charakterystyczny,
charakterystyczny i w postaci Iznoguda nie da się pomylić z absolutnie żadną inną postacią komiksową. Na sam koniec oczywiście spojrzymy sobie, jak został wydany komiks od Egmontu. Jak widzicie, są to twarde okładki, bardzo ładnie wydane, bardzo fajna okładka, której część oczywiście jest polakierowana. Główna nasza postać Iznoguda jest polakierowana, natomiast postaci, które go gonią, nie. Grzbiety są dość proste, ale bardzo schludne. Natomiast z tyłu mamy podane, jakie zeszyty znajdują się akurat w tym tomie. Jeżeli chodzi o jakieś dodatki, które znajdują się w środku, no niestety nie ma ich zbyt wiele. Na samym początku znajdziemy wzmiankę i informacje na temat historii tego wezyra, natomiast na samym końcu nie znajdziemy nic. Poza nadzieją na kolejny tom. Natomiast pokażę wam bardzo fajny szczegół, który mnie osobiście bardzo się podoba, czyli łączenie komiksu z okładką, kiedy to mamy okazję obejrzeć naszego głównego bohatera i jego słynne hasło, czyli chcę zostać kalifem w miejsce kalifa. Fajne. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jak wam się podobał ten odcinek, to przybliżenie postaci Iznoguda? Czy Iznogud jest waszym bohaterem? Czy lubicie te komiksy czytać sobie czasami dla relaksu? Albo na przykład pasjami kolekcjonujecie komiksy z Iznogudem od bardzo wielu lat? Bardzo chętnie przeczytam wasze komentarze, natomiast na dzisiaj ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Klasycznie, jeżeli wam się podobało, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo, napisać w komentarzu chcę zostać kalifem w miejsce kalifa. Natomiast ja dzisiaj życzę wam świetnego dnia, mam nadzieję, że przeczytacie sobie jeszcze dzisiaj coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa! Pamiętajcie, aby dążyć do swoich marzeń, nawet jeżeli jest to zostanie kalifem w miejsce kalifa.